Dzień dobry YouTubie, dzień dobry Facebooku. Będziecie oglądać Facebook, to będzie oglądał szybciej, YouTube trochę później. Dzisiejszą kawę, retransmisję. Wybaczcie, dzisiaj dużo żywiołowych dyskusji i komentarzy, bo wczoraj u siebie na Instagramie poruszyłam razem z Anią Propokop temat, zainspirowana psychiatrką Mają Herman. Poruszyłyśmy temat pseudo-coachingu, pseudoterapii, pseudo-rozwoju osobistego. I teraz zanim zacznę realny, rzeczywisty, znaczy to też jest realny, zapowiadany temat kawy na temat prokrastynacji, to rozmawiamy o tym. Pytam moją kochaną instagramową publiczność, czy to jest dla niej ok. Jeśli tak, odniosę się jeszcze do ustawień systemowych i do pytania na temat psychologów, a jeśli nie, to natychmiast wchodzę w temat prokrastynacji. Natomiast jak ktoś nie chce tego pitu-pitu słuchać na YouTubie, gdzie można przesuwać, i dlatego my też ten YouTube PR-a, ja to kiedyś zrobię, to po prostu sobie przewiń, bo za 5-7 minut do 10 będziemy już na pewno w prokrastynacji. Dzień dobry, niestety psychiatrzy podchodzą do ADHD u kobiet, trzeba szukać dobrego psychiatra, więc ja tu proszę o feedback, czy wy chcecie, żebym wam troszeczkę jeszcze dała takiego wsparcia i edukacji co do tego, co moim zdaniem, ja powtarzam, ja jestem tutaj i ja mówię moje może zdaniem. Tak, Kasia, za nią Prokop, to my na 100% będziemy robić, nie tylko live, tylko wiesz, problem z naszym live'em jest taki, że my obie wtedy mówimy, wiesz, bo my mamy taką chemię i taką energię i taką przelotkę, że bardzo by było ciężko, żeby któraś z którąś rozmawiała, ale wypracujemy tę metodę na 100%, natomiast na pewno będziemy dla was robić, i to już myślę, że w czerwcu będziemy miały kilka takich jak wczoraj w filmików, bo to nam super wychodzi. Niezmiennie zapraszam was też do OCPC, do materiałów, które jest na stronach OCPC, bo Ania Prokop tutaj na Instagramie to jest jedno, ale to, co pisze Ania Prokop, czy jej, cześć Asiu, cześć Aneta, cześć Anka, to, co pisze, te materiały, które są opracowane na OCPP, mają na OCPP, ośrodek? OCPP, dobrze. Ogólnopolskie Centrum Psychoterapii i Coachingu. Dobra, chcecie, więc wracam parę słów do ADHD, wyboru psychiatrów. Tutaj jeszcze pytasz mnie, co sądzę o tym, że osoby, które skończyły psychologię, prowadzą terapię. Mój wykładowca jest magistrem psychologii i prowadzi terapię długoterminową, a skończył tylko półroczne kursy z zakresu psychoterapii. Kochana, ja nie będę w tej akurat sprawie zebrać zdania, bo po pierwsze nie znam Twojego wykładowcy. Poza tym ktoś, kto już skończył psychologię i jeszcze pracuje jako wykładowca, być może był w stanie uzupełnić tę wiedzę na półrocznym szkoleniu. Ja mówię o takich psychologach, którzy ukończyli bardzo, osoba, które nie mają żadnego doświadczenia w pracy ani klinicysty, ani psychoterapeutycznej, po prostu ukończyły kierunek psychologia, nie pracowały nigdy z pacjentami i podejmują się takiej pracy w ramach praktyki swojej i naprawdę możesz uzupełnić jako psycholog swoją wiedzę terapeutyczną, niewątpliwie psychoterapeutyczną, szybciej niż osoba, która psychologiem nie jest. Czyli ja po studiach zupełnie niezwiązanych z psychoterapią musiałam przez 4 lata bardzo ciężko pracować, żeby nadrobić rzeczy, które dla moich kolegów czy koleżanek po psychologii były dużo łatwiejsze, tak? No i jeszcze też myślę sobie, że jak ktoś jest wykładowcą, to przynajmniej powinien się legitymować większą wiedzą niż praktyk tylko i wyłącznie. Powinien, bo ja nie wiem jak jest i ja nie mogę za to dać żadnej gwarancji. Ja dzielę się z Wami, powtórzę moją opinią. Dzisiaj w komentarzach będzie być w ogóle dzisiaj, jak zawieszę ten live, to będzie bez wielkich opisów, bo jestem ciekawa. Chciałabym, żebyście go wszystkie obejrzały później i też dołączyły do naszej dyskusji. Tyle na temat odpowiedzi o psychologa i o psychoterapeutę. Teraz ustawienia. I ja wiem, że teraz za sekundę. Dziękuję za oksy. Przypominam, wszystkie moje okulary to jest optyk warszawski Karolina i jej cudowne pomysły. Słuchajcie. Piszesz Green Ace, że też byłam sceptyczna do takich osób, ale spróbowałam pracy ze schematami. Poddaję się hipnozie i moja terapeutka powiedziała, że przyspieszyło naszą pracę.
Ja wiem, że teraz mogę mieć dużo wrogów, ale jestem już panią. Obiecałam sobie, jak byłam bardzo młodą dziewczyną i koło 30, po prostu strasznie się przejmowałam wszystkimi feedbackami. Musiałam udowadniać, że nie jestem świętym Mikołajem, że jak przekroczę tą magiczną 50, wtedy to był dla mnie taki mega wiek. Dzisiaj mam lat, jak wiecie, za chwilę 53, to ja sobie obiecałam, że ja wtedy przestanę po prostu się tak strasznie przejmować. I ja to konsekwentnie od paru lat realizuję, więc mam trochę w D, co ktoś sobie o mnie teraz pomyśli i chcecie mnie z tego powodu opuścić, co teraz powiem, no to będzie mi przykro, ale nic z tym nie zrobię, bo dzielę się moją opinią. Jeśli ja, żeby w ogóle robić hipnozę, ja nie twierdzę, że hipnoza nie może być narzędziem, dlatego że właśnie na przykład w eriksonowskich szkołach używa się hipnozy i mało tego, są konkretne efekty hipnozy. To jest tak, jakbyście mnie zapytali, czy psychodeliki działają. No, żeby nie skłamać, musiałabym powiedzieć, są badania, które potwierdzają skuteczność działania psychodelików. Ale czy to znaczy, że twoja terapeutka, której kompletnie nie znam, czy ktokolwiek może używać hipnozy i psychodelików, czy ty możesz się temu poddać bez kontroli u kogoś, o kogo doświadczeniu i wiedzy nie ma znaczenia? Absolutnie nie warto. Nie warto, słuchajcie, ja wiem, że Instagram to jest kolejny mój, po prostu moja rzecz, którą będę kilować teraz, bo do pewnego momentu byłam, o spokojnie, Instagram, sama też tu jestem, ale jak widzę po prostu, jaki tu jest wysyp porad życiowych na temat tego, jak zarobić, jak przetrwać, to po prostu przykro mi bardzo potem, że muszę wiele takich osób, ja i moi koledzy na terapii, zbierać z tych iluzji, oczekiwań, które są bardzo krótkotrwałym lekarstwem na stres, lęk i napięcie. Otóż, nie wiem, co mówi taka terapeutka, ale nie słyszałam ani jednego badania, który by twierdził, że ustawienia systemowe są lecznicze, że mają działanie lecznicze. I teraz może być ktoś, kto ukończył kurs bądź szkolenie, bo to jest cały nurt tam i jest po prostu absolutnie empatyczną, wrażliwą osobą, ma talenty inne, jest dodatkowo psychoterapeutą, kto wie, jak poprowadzić proces. Ania Prokop wczoraj w komentarzu o tym też mówiła, że to są kawałki i części różnych psychoterapii włączone w schemat, ale zdecydowana większość, a znam bardzo dużo osób po takich ustawieniach, nie ma wszystkich kwalifikacji, bo jest tego wysyp, żeby prowadzić jakąkolwiek psychoterapię. A ustawienia same w sobie, to, że Cię ruszają. Słuchaj, ja nie kończyłam psychoterapii, kochanie. Byłam tylko po kursach coachingu i byłam, jeszcze to było lata temu, i byłam mocno świadoma i, że się tak wyrażę, rozwinięta w terapię. I naprawdę miałam doskonałe narzędzia, żeby posadzić tu grupę 15 osób i doprowadzić je do nieprawdopodobnych emocjonalnych stanów, używając pewnych technik, o których wiedziałam, od NLP, przez stosowanie. Ja mało tego, jak gdybym to robiła, to chciałam to robić w dobrej wierze, to pewno uzyskałabym podobne efekty. To jest tak, jak wyjeżdżacie, czy niektóre z Was wyjeżdżają na Tobali, Jezus Maria, do tych dopiero od rytuałów różnych. Ktoś płacze, no płacze, słuchaj, no jak sobie wsadzisz cebulę w oko, to też popłaczesz. Jak ktoś Ci powie, że było Ci smutno, to też popłaczesz. Jak ktoś Ci powie, że miałeś spieprzone dzieciństwo, no to na pewno się popłaczesz, bo większość z nas, zwłaszcza w naszej kulturze, polecam książkę, kurde, drugi Traumaland, bardzo. W naszej kulturze mamy jakby bardzo dużo powodów do tego, żeby się smucić i żeby przeżywać to, co nie zostało przepracowane, zrobione, a co niesiemy ze sobą pokoleniami. Więc to nie są cuda na kiju, że jakiś proces, połączenie hipnozy czy z ustawieniami powoduje dotarcie do jakichś głębin. Tylko sztuką w psychoterapii nie jest to, że ktoś płacze, czy ktoś inny dociera do Twoich głębin, tylko jest to, co z tym zostanie zrobione. Co to jest ten proces? Zapytaj swoją terapeutkę, jeśli Ci opowie, do czego ten proces prowadzi, bo na pewno te wszystkie metody, po których masz efekt wow i już wiesz, i zaczynasz, i ja znam bardzo dużo dziewczyn po takich kursach czy warsztatach, które doznały tego olśnienia, bo woda nagle przestała jej być chłodzić, tylko parzyła, bo nagle coś zobaczyły, bo nagle, kurczę, płakały, bo nagle się trzęsły w kółku i tak dalej. I one już wiedziały, żeby jak zmienić swoje życie. No ale skąd miały to wiedzieć? Przecież to jest to, co mówi Karol Dweck bardzo często. Zmiana nawyków czy zmiana schematów to w ogóle nie jest wymiana stawu biodrowego. To wszystko się zapisało, to wszystko działa według jakiejś struktury, którą ty czujesz, i myślisz, że to są Twoje wartości, to są Twoje przekonania, które Cię ukształtowały. Żeby to zmienić, nie wystarczy klik. Naprawdę.
Naprawdę, trzeba dużo pracy, trzeba zobaczyć, co tam się działo, a czasami to patrzenie jest tak bolesne, że potrzebna jest farmakologia, żeby po prostu móc się temu do końca przyjrzeć, trzeba zobaczyć i zdecydować, co z tym można zrobić, wziąć odpowiedzialność za swoje życie, odzyskać sprawczość. No dobra, słuchajcie, 21 minut było wstępu. Poczytam, Kinga pisze, że niektórzy psychiatrzy, słuchajcie, psychiatrzy jak księża, jak kurcze nauczyciele są różni. Szukaj dobrego psychiatry. Dobra, co tutaj jeszcze poprosimy, podziel się swoim zdaniem. Widzę, o proszę, czy tylko ja mam wrażenie, że mówisz dwoma głosami. Słuchajcie, to jest takie dziwne narzędzie w Instagramie. O, znowu sobie tutaj włączyłam teraz z kolei dla odmiany filtr. Ale gdzie ten filtr się wyłącza? Tu. Natomiast z całą pewnością to nie jest tutaj kwestia moja, tylko kwestia narzędzi instagramowych, więc po prostu może włącz i wyłącz, skarbie. Też tak uważam, uwielbiam w punkt. Byłam dwa razy, raz ponoć u renomowanego ustawiłam. Cieszę się, że byłam w regularnej terapii, bo miał mnie... O, to jest, słuchajcie, opinia, którą Wam przeczytam, Patrycji, która doświadczyła tego i tego. Byłam dwa razy na ustawieniach. Raz u ponoć renomowanego psychiatry. Tam się ustawiałam właśnie. To ponoć zawsze sprawdzajcie. Cieszę się, że byłam w regularnej terapii, bo miał mnie kto zebrać do kupy. Nie zawsze macie kto zebrać do kupy. Dobra, tutaj John, Patrycja, nie zazdroszczę, których ktoś nie ma zebrać. Witam serdecznie, Kamila. No dobra, słuchajcie, to teraz zaczynamy o prokrastynacji, czyli jest Agata, jak będziesz opisywała dla gości na YouTubie, to możesz napisać, że od 23 minuty, a tak naprawdę to się chyba trochę zmieni, bo to ten początek był krótszy, ale że dopiero około 20 minut emisji zaczynamy rozmawiać o prokrastynacji. A jeśli będziecie mieli ochotę, to zrobię na pewno jeszcze spotkanie. Może właśnie zrobimy z Anią Prokop, może kogoś jeszcze zaprosimy, może poprosimy naszych przyjaciół, koleżanki, dziennikarzy, żeby częściej o tym mówili, choć wszyscy są bardzo ostrożni. Tu i teraz bardzo Was zachęcam, że jeśli nawet korzystasz z różnych mechanizmów, jeśli nawet chodzisz turystycznie, jak ja to nazywam, do wróżki, to rób to, tylko nie traktuj tego jak formy leczenia. Tak? Nie traktuj tego jako czegoś, jak jest coś poważnego, to naprawdę wymaga poważnej interwencji. No i teraz prokrastynacja. Kochana, kochany, z prokrastynacją znowu jest tak jak ze wszystkim. Pytanie, czy to jest skutek czy przyczyna? O, tutaj sobie jeszcze notatki otworzę. Oczywiście, że najczęściej jest to skutek. Jest to skutek i teraz ja nie mówię, bo każdy z nas tutaj też tak samo jak... A propos, czekajcie, bo usiłuję sobie trochę więcej miejsca zrobić z komentarzami, ale nie umiem. Każdy z nas czasami prokrastynuje i używa tego słowa, tak jak używamy potocznie słowa ADHD, nawet te osoby, które nie mają ADHD, mogą sobie powiedzieć, ok, ja mam ADHD. I to jest ok, dopóki mówimy w potocznym języku, żartujemy. I z prokrastynacją też jest ok, dopóki ty mówisz, że ty czasami prokrastynujesz i po prostu wiesz o tym, że tak robisz. Bo masz takie, jak w każdym z nas jest trochę syndrom oszusta, trochę ten krytyk wewnętrzny nas tu podkręca. Bardzo wiele osób ma ten rys taki perfekcjonizmu, który nieadaptacyjnego, który powoduje, że się właśnie prokrastynuje. I to jakby walczyć z tym można na różne sposoby, na końcu powiem jakie, ale to jest zupełnie co innego jak prokrastynacja, która zaczyna dominować Twoje życie. I mogę się spodziewać, sądząc po komentarzach do piątkowej rolki, w której zapowiadałam dzisiejszą kawę, w której użyłam, zacytuję mojego klienta, takiego jego odpowiedzi na pytanie, co się z Tobą dzieje, jak do Ciebie dociera, że prokrastynujesz i powiedział, że mówi wtedy do siebie, jestem pieprzonym śmieciem, że ma bardzo dużo do siebie auta, ma takiej agresji, ma takiego braku szacunku, jest wściekły na siebie i to są często skutki i wyście się bardzo, wielu z Was identyfikowało z tym, to są skutki takiej prokrastynacji, która nie jest chwilowa, nie jest w określonych sytuacjach, tylko takiej prokrastynacji, która zaczyna dominować, zaczyna panować nad naszym życiem. I są trzy rodzaje zaburzeń, które mogą, ja sobie tu wypisałam, które mogą być
mogą być związane z prokrastynacją, ale mogą być to też rysy, nie zaburzenia. To już nie będę robić dzisiaj na ten temat edukacji, ale zapewniam Cię, że wiele osób z nas ma pewien rys, czyli ma pewne objawy bardzo podobne do kogoś, kto ma kompletne zaburzenie, ale nie jest to zaburzenie, które wymaga takiego intensywnego leczenia. Natomiast może być przykre, może utrudniać życie. I prokrastynacja może być związana z depresją i zaraz Wam będę czytać, na co wtedy się wyczulać. Przede wszystkim wtedy przy tej prokrastynacji przede wszystkim dotyczy takie poczucie beznadziejności, braku energii, rezygnacji. Trudność sprawia ukończenie najprostszego zadania. To jest bardzo istotne, że nawet jak zaczniesz, a pamiętajcie, w prokrastynacji w ogóle zaczynanie to jest trudność. I teraz u osób, które mają stany depresyjne, albo mają depresję, albo zaczynają mieć stany depresyjne, to ta trudność, że one się nawet zmobilizują na jakichś zasobach swoich do tego robienia, ale w momencie, kiedy mają to skończyć, to przerasta. W zasadzie każdy ruch przerasta. Znaczy, słuchajcie, już nie będę mówić o żartach na temat depresji, bo wiemy dzisiaj, że to jest totalna głupota żartować z depresji albo uważać, że da się depresję wyleczyć magiczną różdżką. Natomiast też pamiętajmy, że niezależnie od tego, że to wymaga, depresja wymaga leczenia, to mamy prawo być w słabej kondycji i odczuwać czasami takie stany depresyjne i wszystko ma związek z tym, co się z nami dzieje, już nie tylko w naszej przeszłości, ale też w naszej kulturze, w naszej społeczności. I teraz ja bym była bardzo zdziwiona, gdyby się okazało, że mało z nas ma stany depresyjne, bo liczba bodźców, liczba różnych stymulacji, właśnie cały neuromarketing, wszystkie te latające przed oczyma obrazy, które z reguły mówią Ci, gdzie Ty nie jesteś, gdzie Ty nie będziesz, co Ty powinnaś robić. To jest takie po prostu cały czas i na końcu jestem ja ze swoim życiem, a każde swoje życie to jest życie, które składa się ze swoich problemów, ze swoich trudności i ja czuję, że ja sobie z tym swoim życiem, ze swoimi trudnościami nie radzę, a w dodatku mam te właśnie takie rób to, rób to, rób tamto, chudnij, o to, tamto, działaj, zarób milion. Jeśli czegoś nie robisz, to znaczy, że jesteś po prostu leniwa i to może powodować, że zaczynasz się przygnębiać, że zaczynasz prokrastynować, ponieważ zaczynasz popadać w taki stan, w którym jesteś totalnie z siebie niezadowolona i przekonana o tym, taki pierwszy bardzo poważny sygnał, że tobie się odechciewa chcieć, bo ty masz poczucie, że to i tak nie ma sensu, że to zasadniczo w ogóle nie zmieni twojej sytuacji. I to jest lampka, która pierwsza lampka w tej kategorii, która mówi: skorzystaj z pomocy. Zobacz, co się z tobą dzieje. Najpierw się zmonitoruj, zobacz, co się z tobą dzieje. Ja będę dużo o tym mówić, dlaczego warto mieć w dupie często media społecznościowe, dlaczego trzeba mieć w dupie ten wyścig. Przepraszam, słowo dupa nie jest obraźliwe, mam nadzieję, że Instagram tego nie wyjmie, bo jest też naszą częścią ciała, a ja mówię, gdzie należy mieć różne rzeczy, które powodują naszą gorszą kondycję psychiczną. Należy mieć w dupie także, po raz trzeci, porównywanie się z innymi. Natomiast warto odzyskiwać siebie, odzyskiwać albo wzmacniać poczucie własnej wartości i wzmacniać swoje własne życie, bo ono jest tylko, co często mówię, jedno dla Ciebie. Nie można się podzielić z kimś swoim życiem i ktoś nie może się z Tobą podzielić swoim życiem, tak? Więc pierwszy sygnał, jeśli masz taki sygnał, w których zaczynasz mieć trudności z ukończeniem zadania, dopada Ci apatia, to nie dowalaj sobie z powodu tej prokrastynacji, tylko najpierw sprawdź, czy nie wchodzisz w stan ostry depresyjny. Oczywiście wszyscy, którzy mają zdiagnozowane albo niezdiagnozowane zaburzenie ADHD, tak, którzy mają ADHD, może tak powiem, też mogą mieć trudności z prokrastynacją. Czasami to, że Ty wiesz, że możesz coś mieć, już pomaga. Bo już się nie stresujesz, już nie myślisz, już nie delegujesz do siebie pytania, co jest ze mną nie tak, ponieważ wiesz, skąd to się bierze. Ja pamiętam, jak lata temu ja czytałam taką książkę, to było naprawdę 2 dekady temu, nie pamiętam, czy to był Halloween, nie pamiętam autora, Dorośli w świecie ADHD i ja wtedy rozmawiałam o tym z moim lekarzem, to on mówił w odniesieniu do mojego syna, ale też się zastanawiałam, starszego, czy to nie ja. Nie chcę mówić o tym, że obwiniam lekarzy za to, że tak, a nie inaczej potoczyły się losy moje czy mojego syna, ale ktoś się posłucha w głowie i mówi wtedy: słuchaj, ale nie ma ADHD u dorosłych. U nas tak mówiono. Nie, w ogóle nie istnieje. ADHD to jest dolegliwość młodzieży.
Zobaczcie, jak okrutna była ta niewiedza w skutkach dla wielu osób, które spierdzieliły swoje życie, nie mogąc dostosować się trochę do tego, co nimi powoduje i znaleźć dla siebie odpowiedniej pracy, relacji, bo nie wiedziały, co się dzieje, bo to po prostu nie ma takiej choroby, tak? I teraz, jeśli już wiemy, że mamy ADHD, to możemy, to nie o to chodzi, żeby po prostu mówić, nie robię tego, bo mam ADHD. Ja nie idę, nikt, kto ma chorobę, nie mówi, przepraszam, tego nie zrobię, bo mam hemoroidy, przepraszam, tego nie zrobię, bo mam to. Ty sama wiesz, czego nie zrobisz i możesz z różnych rzeczy rezygnować i możesz współpracować ze swoim lekarzem czy psychoterapeutą, ale właśnie musisz wiedzieć, co się z tobą dzieje. I w ADHD prokrastynację może powodować to, że rozproszenie przez bodźce i wewnętrzne, różne myśli i zewnętrzne powoduje, że ty nie możesz tego zadania rozpocząć. Albo ono jest dla ciebie bardzo mało interesujące i to też nie skłania cię do tego, żeby zacząć, albo po prostu jest dla ciebie za trudne. Jeśli tak się dzieje, to prawdopodobnie twoja prokrastynacja z tego wynika i też warto o tym porozmawiać ze swoim psychoterapeutą, warto dopasować do tego leki. No w ogóle jedyną rekomendacją, którą dla każdej grupy z ADHD, może poza stanami depresyjnymi, bardzo tutaj odpowiedzialnie złożyła, to, żeby się zmobilizować do zaczęcia, bo w większości przypadków i właśnie OCD i taka wywołana też lękiem, zaraz o tym powiem, prokrastynacja czy takim gorszym nastrojem, to w momencie, kiedy się już zaczynasz i skupiasz, to już jest trochę lepiej. No i jeszcze trzecia ważna kategoria, ich jest znacznie więcej jeszcze poza stricte zaburzeniami, ale po prostu związanych z naszą kondycją, to jest oczywiście moje ukochane, którego ja też jestem częściowo posiadaczką, czyli zaburzenia z grupy obsesyjno-kompulsywnych. I to jest, tam najczęściej jest ten absolutnie dezadaptacyjny perfekcjonizm. To jest lęk przed popełnieniem błędów, to jest obawa, że czegoś nie zrobisz wystarczająco dobrze. To są bardzo silne oczekiwania wobec siebie, które powodują, że ty nie możesz tego zacząć, bo ty już na wejście wiesz, że ty tego nie dowiedziesz tak, jakbyś chciała. Jeszcze w dodatku, tam są takie różne mikroelementy. Ci, którzy tak mają, będą wiedzieć, o czym mówię, że tymi sposobami odsuwania uwagi od głównego zadania u OCD-owców, czyli obsesyjno-kompulsywnych, są takie różne małe myki, że na przykład musisz znaleźć jakiś flamaster. Jak nie znajdę tego flamastra, ja nie mogę robić podsumowania i nie mogę przygotować prezentacji. Więc ja szukam 3 godziny ten flamaster, próbuję go znaleźć, uspokajam się, że go znajdę, ale oczywiście siadam i też tego jakby nie robię, tak? Albo potrzebuję jakiegoś specjalnego notesu, albo potrzebuję coś tam. To jeśli tak ci się dzieje, to znowu wiesz, że ci się tak dzieje, to nie znaczy, że coś jest z tobą nie tak, to znaczy, że nasilają się twoje objawy w momencie, kiedy czeka cię wyzwanie, no bo prokrastynacja zazwyczaj nie dotyczy tego, że mamy umyć jeden garnek w kuchni, albo to bardzo ważne, albo nie dotyczy tego, że mamy po prostu otworzyć drzwi kurierowi, czy pościelić łóżko, tak? Prokrastynacja zazwyczaj dotyczy rzeczy, które mamy oddać, jakichś zadań, które coś o nas mówią. I teraz uwaga, złapię oddech, poczytam komentarze i zrobię duże podsumowanie, które najczęściej jest przyczyną prokrastynacji, niezależnie od tego, z czym się borykasz poza tym. Teraz czytam komentarze. Tak. Byłam 2 razy, to już tutaj było jeszcze raz. To już widziałam. Jak zawsze w punkt, bardzo dziękuję. Ewuniu, pozdrowienia jeszcze raz dla Ani. Jak zbudować pewność siebie, jak na każdym kroku ludzie podcinają ci skrzydła, że inni są lepsi, co każdy potrafi i tak dalej. Wiesz co, Martyna, ja o tym często mówię, akurat nie dzisiaj, przepraszam Was bardzo, muszę wypuścić pewnego czworonoga. Mikson, nigdy o 9 nie wytrzymasz do 10 słodziaku, tak? Poczekaj, ale przynajmniej byś musiał tutaj pokazać, kto jest sprawcą. Proszę, tu pokaż pyściak. O! Tak, to jest sprawca. To jest właśnie sprawca. Tak cicho siedzi i coraz bardziej drapie łapką. Znacie to? Drapie, aż w końcu tak drapie. Może też ma OCD. Bardzo możliwe. Wracając do wątku Martyny. Martyna, piszesz o tym, że każdy ci podcina skrzydła. Bardzo ci zachęcam, żebyś tutaj przychodziła częściej. Dużo o tym mówię. Nawet z tego, co wiem, Ewa mnie zaraz albo Daria poprawi, mamy u nas w katalogu w sklepie nagranie szkolenia, jak sobie nie podcinać skrzydeł, dlatego że jak dobrze pracujesz nad sobą i poczuciem własnej wartości, co nie jest proste, ale jest wykonalne, to wiesz, że nie masz wpływu na to, a przynajmniej nie zawsze masz wpływ, co robią inni, ale masz wpływ na to, co ty z tym zrobisz, tak?
Tak, że jest, Małgosia tutaj dopowiada, że albo za nudne, dzięki Pani live'om pewność w siebie Twoja wzrasta. Bardzo się cieszę, Aleks, że tak jest. Bardzo się cieszę, zapiszę live. Julia pozdrawia oczywiście bardzo. Słuchajcie, no myślałam, że to będą jakieś pytania, to są takie dla mnie bardzo miłe komentarze, więc szybciutko przelecę je, ale nie będę ich wszystkich głośno czytać. Cieszę się, że to jest o Was, bo im bardziej się identyfikujemy, tym łatwiej na coś zwrócić uwagę. Patrycja pyta, że się zastanawia, bo się nie diagnozowała wcześniej. Warto się dobrze zdiagnozować. Można zacząć od diagnozy w internecie, ale bez lekarza dobrze tego nie zdiagnozujesz. Marta jeszcze pisze, że ludzie dookoła umniejsza, wydziwiasz, cudujesz. Tak, jakoś inni dają radę, ale to wiecie, o moja Krysia, moja mama zawsze, no to ci, którzy czytali moją ostatnią książkę, to wiedzą dlaczego, zawsze lubi tak w tym terminie, nie wierzę, ma live, choć mam je codziennie. Ból nie pozwala na robienie czegoś, tak, są różne, słyszę od innych wejście. No słuchajcie, ja czuję, jak budować poczucie własnej wartości. Aleksandra, jakbym umiała odpowiedzieć w 5 minut na tym live, to należy, trzeba by mnie zdjąć z anteny i zabrać mi w ogóle profil i zakazać. Takich rzeczy nie robi się w minutę. Bardzo dużo, wszystko co znajdziesz na tym profilu odnosi się, to są darmowe treści, odnosi się do budowania poczucia własnej wartości, a w zeszłym roku przygotowałam też kurs Kobieta Wysokowartościowa, który w 7 lekcjach, w 21 modułach pomaga to zrobić. Nagranie szkolenia, jak sobie nie podcinać skrzydeł. Ewunia pisze, że jest w sklepie. W planie mam remont od lipca, trzeba to remontu przygotować, posprzątać. Tak, to zaraz będę o tym mówić. Czy jak mam 60, to można jeszcze wyrobić sobie poczucie własnej wartości? Można. Ula, serio, można. I teraz jeszcze jedno ważne ogłoszenie parafialne, które powinnam powiedzieć na początku, ale były inne ważne tematy i zapomniałam o tym, że newsletter, na który czekacie, jest prawdopodobnie już w tym tygodniu, pójdzie do wszystkich, którzy się zapisali na ten newsletter. Jeśli Ula tego jeszcze nie zrobiłaś, to pomyślę, to być może to napisz w wiadomościach do mnie, to poproszę dziewczynę, które mój Dream Team, żeby Ci powiedział, jak to zrobić, bo zdecydowana większość już jest zapisana i tam będę wysyłała też informacje o, Kasia się teraz ucieszy, Kasia adwokat, będę wysyłała informacje o warsztatach, które będę przygotowywać dla Was, takich grupowych i o terminach, gdzie będę te grupy dzieliła ze względu na rodzaj trudności, z jakimi się borykacie, ale wszystko będzie dotyczyło budowania poczucia własnej wartości i tego kursu. Będziemy przerabiać ten kurs w różnych rozwidleniach. Zasoby, przekonania, moje życie osobiste, moje życie zawodowe. Prokrastynacja, słomiany zapał, ale to jakby jest objaw, przepraszam. Alergia? Otworzyłam. Jestem. Otworzyłam drzwi na chwilę. Moja młodsza córka się zdiagnozowała jako dorosła osoba, już nie rozmawiałyśmy, test, widzę siebie i starszą córkę, podsyłam zaraz moim dziewczynom Twój profil, bardzo dziękuję dziewczyny. Czy prokrastynację można leczyć farmakologicznie, czy tylko terapią? Znaczy słuchaj, jeszcze raz, ja nie jestem psychiatrą, jeśli chodzi o farmakologię, musisz pytać lekarza, ale z moich doświadczeń nie ma najmniejszego sensu samej prokrastynacji leczyć farmakologią, dlatego że musisz wiedzieć, co jest realną przyczyną, czy to wynika właśnie z zaburzeń depresyjnych, z trudności ze stanów depresyjnych, czy z ADHD, czy z OTCD, czy z stanów lękowych, czy jeszcze z czegoś innego i wtedy ma sens włączenie farmakologii. Jeju, ile tych komentarzy. Jeszcze raz, mam cały czas prokrastynuję, Ania, kurs, brawo, ale widzisz, w tym przypadku, o tym też będę zaraz mówić, kiedy masz coś kupione, co wiesz, że jest dla Ciebie ważne, Ciebie dotyczy, a tego nie ruszasz, to też mają być kolejne konkretne powody są. Dobrze, pytanie, czy może będziesz na targach książki? Słuchajcie, bardzo ważna informacja dla tych i w szczególności dla Małgosi Dec. Będę na targach książki Vivelo, na pewno, bo jestem jurorem w kategorii psychologia.
Natomiast moje spotkanie na targach Vivelo dla tych z Was, które mają ochotę przyjść i posłuchać trochę o tym, co, znaczy będę rozmawiała na temat mojej książki, będzie 18. Jak sobie wejdziecie w program targów, to tam już jest chyba zapisane nawet o konkretnej godzinie. Więc będę na targach Vivelo na pewno o 17, 18, być może także 19 i tydzień później będę także w Pałacu Kultury, tylko jeszcze nie wiem dokładnie którego dnia. Egzamin. Za każdym razem Kinga pisze, kiedy ma usiąść, to wymyśla tysiące spraw. Obiad. Dobra, przejechałam wszystkie komentarze. Mam nadzieję, że odpowiedziałam na te, na które dało się odpowiedzieć. I teraz jeszcze trochę, żeby tak podsumować te wszystkie powody prokrastynowania i spróbować jakoś ująć w taki wspólny mianownik. I teraz uwaga, niezależnie od tego, co powoduje tę prokrastynację, najczęściej jest to, poza mówię, a może sytuacjami związanymi z ADHD, ale to znowu wiesz, to działasz, ale zazwyczaj prokrastynujesz dlatego, że boisz się, po prostu boisz się, masz duży poziom lęku związany z tym, co będzie jak a, wejdziesz w zadanie, b, jak je skończysz. Czyli to jest bardzo precyzyjnie związane z oczekiwaniami właśnie, jakie stawiasz sama czy sam sobie. Czego się spodziewasz? Albo czego nie chcesz zobaczyć? Nasze mechanizmy obronne są bardzo silne. I teraz jeśli masz, tak jak pisałaś mi na przykład, jeśli masz ogromne pragnienie, żeby się przebadać, tak jak pisałaś o kursie, kurs mój, jak wiemy, dotyczy, kurs Kobieta Wysokowartościowa, dotyczy budowania własnej wartości, ale już widziałyście i referencje dziewczyn, i testimoniale, już wiecie, że niektórzy płaczą, już wiecie, że niektórzy się wzruszają, myślicie sobie, kurde, znowu SMS, kurde, jak to jest, jak ja to ruszę, to będzie bolało, tak? Nasz mechanizm obrony mówi, jeśli coś ruszę, będzie bolało. I zostawiasz to, nie chcesz się z tym skonfrontować, boisz się z tym skonfrontować. Zresztą dokładnie te same rzeczy robimy z klasycznymi badaniami. Wiem, że powinnam się przebadać, przepraszam, znowu alergia. O, kichać tym razem nie będę. Wiem, że powinnam się przebadać i jak już wreszcie idę to zrobić, oczywiście bardzo się tego boję, to boję się też odebrać te wyniki, boję się dowiedzieć, co się dieje. Boję się, że sobie nie poradzę. Boję sobie, znaczy ja często mówię o tym, co jest lękiem, który jest wspólnym mianownikiem do wszystkich lęków. Lęk, że sobie nie poradzę. Otóż dobra wiadomość jest taka, poradzisz sobie. I to ja nie mówię, że będziesz szczęśliwa zawsze, że będzie pięknie, ale na pewno sobie poradzisz. Pytanie, jak sobie poradzisz? A żeby wiedzieć, jak sobie poradzisz, na co już masz konkretny wpływ, to musisz zobaczyć, z czym masz do czynienia, tak? Musisz dokładnie zobaczyć, co się dzieje. I z prokrastynacją jest bardzo podobnie. Ona może cię, wychodzenie naprzeciw tym swoim ograniczeniom, mierzenie się z nimi i próba poradzenia sobie, czyli w przypadku prokrastynacji najczęściej chodzi o to, żeby zacząć i żeby sobie powiedzieć, dobra, ja zrobię to, to jest tak trudno, ale mi to tak pomagało za każdym razem, kiedy czy miałam się zabierać za zapisanie książki. Słuchajcie, moje przyjaciółki to wiedzą, ja do każdej z książek, które pisałam, miałam po prostu tyle rzeczy przeczytane. Ja mówiłam 4 miesiące już, że ja piszę i Wam mówiłam, że ja piszę i miałam po prostu coraz więcej książek. To była moja książka, którą równie dobrze mogłam napisać, totalnie ignorując te książki, że była ona moja i nie było to dzieło naukowe, a mimo to ja się ciągle asekurowałam, tak? Cały czas. I przychodził ten moment, kiedy właśnie stosowałam technikę, którą Wam polecam. Mówiłam, dobra, ja po prostu piszę. Piszę tak, jak czuję, potem się zastanowię. Dawałam sobie prawo do tego, że ja nie spełnię wszystkich tych zawyżonych standardów, które u mnie no, w każdym kryzysie się pojawiają. W każdym kryzysie ja słyszę, Tatiana, jesteś trudna, Tatiana, daj z siebie więcej, Tatiana, stać cię na więcej, jak mogłaś tego nie przewidzieć. Ja sobie wyłączam to, to też o tym dużo w kursie mówię, wyłączam część tych rzeczy, które mi się odpalają i po prostu zaczynam z założeniem, zrobię tak, jak umiem.
a później się zastanowię. U ADHD-owców, jeszcze polecam, też o tym czytałam wczoraj, jak jeszcze robiłam materiały do tego live'a, że u ADHD-owców taką metodą jest uatrakcyjnianie sobie tego zadania. Jak jest takie trudne dla Was, także nieciekawe i nie chcecie się zabrać, to zwizualizowanie sobie, co to tak będzie zapisane live. Co to tak naprawdę, co by takiego musiało się stać z tym zadaniem, żeby ono było dla mnie fajne, tak? Czasami fajne jest na przykład, mnie też to pomaga i też to bardzo często moim klientom rekomenduję, zrobienie sobie super warunków, takich naprawdę fajnych warunków. Jak mam pisać, to sobie wiecie, zapalę świeczkę, tylko nie ten styl, że wszystko sobie robię, żeby nie zacząć pisać, tylko tworzę sobie bardzo przyjemne środowisko do tej pracy, takie jak lubię. Jedni z Was będą bardziej lubić, jak jest taki bałagan, a inni będą lubić, jak mają uporządkowaną przestrzeń, ale chodzi o to, żeby pokochać swoje pierdolce. W cudzysłowie, wiadomo, że używam pieszczotliwie tego zwrotu, żeby te swoje demony, które Cię rozwalają, które wiesz, że masz, zaopiekować wtedy, kiedy prokrastynujesz, a nie się na nie gotować. Czyli jeśli lubisz tak, to zrób sobie tak. Stwórz sobie takie warunki, żeby Ci było przyjemnie to robić. Napisz sobie zamiast to będzie arcydzieło, to często takie, wiecie, coach mówi, to będzie arcydzieło. Dobra, to w innych ćwiczeniach. Ja też będę miała dla Was rekomendację bardzo fajnej książki niedługo, napisanej nie przez psycholożkę, ale przez panią doktor, chyba ekonomii i ona też chyba bada procesy społeczne, która jest też coachem, doradza w biznesie i ona będzie miała dużo takich technik, które pomagają się uczyć tego pozytywnego myślenia. Znowu zrobię zastrzeżenie, pozytywne myślenie nie zawsze jest wskazane, ale uczenie się pozytywnego myślenia poprzez wzmacnianie rezyliencji ma sens. Wracając do prokrastynacji, ściągasz afirmację, to będzie arcydzieło, która powoduje, że stajesz się po prostu cały czas niewolnikiem tego, to i mówisz, zrobię tak, jak jestem w stanie. Piszesz, kochana czy kochany, co jeżeli już zrobiliśmy świetne warunki, niestety brakuje czasu i energii. No słuchaj, no to jest takie pytanie trochę z pułapką, tak? No jak będziesz to robić tyle czasu, że Ci braknie czasu, to Ci braknie czasu. A poza tym ja nie mam czarodziejskich różdżek i to jest taka trochę zabawa dziecko z mamą. A co zrobić, jak nie zjem? No jak nie masz czasu, to jak zagospodarujesz ten czas na przygotowanie, to już nie masz tego czasu. Jak wykorzystasz energię, to nie masz energii. Proste. I nie przyjdzie Tatiana i powie, to jeszcze zrób to, piórko, wiecie, i działać. Ja jeszcze raz powtórzę, że to ćwiczenie nie ma służyć odraczaniu zadania, jego funkcja jest zupełnie inna. Jeśli Ty jesteś w stanie posprzątać cały dom po to, żeby nie robić, to wróć, kochanie, do początku tego live'a, będziesz wiedzieć, że to jest objaw prokrastynacji, więc nie leczysz go wzmacnianiem objawu. Ta funkcja, o której powiedziałam, przygotowania sobie przestrzeni, dotyczy osób, którym to może pomóc. Mogę spróbować sobie to zrobić. Jeśli ja mam poczucie, że mnie wykańcza ten chaos, to próbuję go troszeczkę uporządkować. To szczególnie u OCD jest takie bardzo istotne. I wiem, co mówię, nie tylko w oparciu o moich klientów, ale o siebie. Ja i potrafi mnie mały dystraktor, cokolwiek wytrącić z równowagi i ja już nic nie zrobię, ja się po prostu nie jestem w stanie skupić. I w moim przypadku przygotowanie sobie czegoś tak, żeby było miło i ładnie, jest mega ważne. Proszę bardzo, Natka. Natka ma tak z kursem prawa jazdy, rok temu była na kursie, a teraz kiepsko mi idzie, a nauka testów, potem dopiero jazdy, ciągle tłumaczę sobie, że nie mam kiedy. Tak, i to słuchajcie, Wy doskonale, to nawet ja, szkoda prądu i czasu Waszego, żebym ja cytowała Wasze wymówki, bo każdy tych wymówek ma pierdyliard i ważne jest nie to, żeby je powtarzać, tylko żeby wiedzieć, jaką one pełnią funkcję i zrozumieć, że ich funkcja nie pomaga wyjść z prokrastynacji. Jeśli moje wszystkie wymówki służą do tego, żeby nie robić, to ja nie zrobię po prostu. Natomiast szukam takich sposobów, które pomagają mi, powtórzę raz jeszcze, zacząć i zaczynanie ma magiczną funkcję, stworzyć warunki, żeby mi było lepiej zacząć, uatrakcyjnić to zadanie o coś, co, bo to, co jest wspólne dla motywacji i lenistwa, przepraszam, dla prokrastynacji i lenistwa, pomimo, że to są dwie różne rzeczy, to jest to, że oba te zjawiska charakteryzuje brak motywacji, takiej automotywacji. I teraz cały wysiłek trzeba włożyć w
to, żeby sobie tą motywację wzmocnić wewnętrzną. I nie wzmocni jej. O, Patrycja pisze, że musiała posprzątać cały dom i dopiero wtedy zrobiła to, co ma zrobić. Słuchajcie, nie wzmocni wewnętrznej motywacji, która jest bardzo ściśle związana z Tobą i z Twoim charakterem, z Twoimi cechami, cudze narzędzie. Żaden zewnętrzny coach, czy najlepszy coach, najlepszy motywator nie zrobi czegoś, jeśli Ty siebie nie znasz. Jeśli Ty nie wiesz, co na Ciebie działa, jeśli Ty nie wiesz, co Ci w danym momencie trochę bardziej pomoże. Dlatego ta droga edukacja, świadomość siebie, zastanawianie się nad sobą, korzystanie z pomocy ma taki głęboki sens. Jeśli ja już wiem, że mnie nie motywuje nagroda, że ktoś mi powie, że mnie pochwali, bo ja i tak w to nie uwierzę, bo ja nie umiem siebie chwalić, to ja się nie skupiam na tym, żeby było więcej pochwał, bo ja nadal jestem w D, siedzę i tego nie robię. Ale może zmotywuje mnie mała rzecz, że będę mieć... Tak, moje dziecko młodsze często mówi, że jedyne, co go mobilizuje do tego, żeby zrobić, on też ma talenty do prokrastynacji, to jest to, że on sobie przypomina ostatni raz, jak się czuł, jak już skończył. To jest przypomnienie sobie, przywołanie tego efektu zamknięcia zadania, tej sprawczości. Też ma magiczną moc, tak? Nie myśl o tym, jak trudno jest zacząć i co masz zrobić. Pomyśl o tym, co czułaś, kiedy ostatnio skończyłaś zadanie. Wiecie, to jest nieprawda. Ja sobie bardzo często tak robię, że kiedy już bardzo... Bardzo długo z czymś zwlekam i zaczynam to robić i kończę to wszystko i to nagle dociera do mnie, jak niesamowicie dużo dzięki temu zyskuję. Przytrzymajcie to, przytrzymajcie ten efekt z przeszłości, tym bardziej, że przypomnę Wam, choć nie o rezyliencji jest dzisiaj, że rezyliencję buduje to, że także, że przetrzymujemy w głowie dłużej te pozytywne doświadczenia. Tak? Że my nie mamy takiego zwyczaju, my długo się nakręcamy tym, co negatywne, a pozytywne szybko do przodu. Przytrzymaj to pozytywne, przypomnij sobie, jak było. Nakręć się tym. Czekajcie, bo znowu ważne komentarze. A ja dzisiaj naprawdę mocno dzisiaj pyli. Wszystko w punkt. Daniel pyta, czy będzie grupa dla facetów, ale mam nadzieję, że będę myśleć o tym. Naprawdę. Będę myślała o tym przynajmniej online'owo na początek. Problem polega na tym, że Wy bardzo chcecie, a potem jak się okazuje, że ja robię otwarte pytanie, kto, to nie ma chętnych. Dziewczyny są dużo bardziej zmobilizowane, żeby jak już coś chcą i tu mówią, to żeby potem w tym faktycznie uczestniczyć. Ale spróbuję, pomyślę. Iwonka tu pisze o swoich doświadczeniach, mama Oliwki, wydaje mi się, że prokrastynacja dotyczy każdego, no nie do każdego, to o tym powiedziałam na samym początku, więc to mogę to powtórzyć, jeśli Ty doszłaś dopiero teraz, że prokrastynuje każdy z nas czasami, natomiast dzisiaj się skupiamy na tych sytuacjach, w których ta prokrastynacja staje się niemalże chroniczna i w której zaczyna utrudniać nam życie. O tej prokrastynacji, mamo Oliwki, niezwykłej skarbie dzisiaj mówimy. Natka pisze, że też zyskuje czas dojazdu do, zamiast już tak, żeby wziąć się za prawko. Emka też mówi, że tak mam. Daniel też mówi, że tak mam. Słuchajcie, zostało ostatnie parę minut, więc bardzo przepraszam dzisiaj za to kichanie i inne rzeczy. W zasadzie przepraszam tak grzecznościowo, bo to przecież ja nie mam na to wpływu, tylko wiem, że to może być też dyskomfortowe dla Was. Już wiem z dzisiejszego spotkania live, że znowu, choć było tego trochę, znowu warto zrobić live o wpływie innych na to, co robimy. To w zeszłym roku to było, ale to jest taki temat, zwłaszcza tym bardziej, że dochodzi coraz więcej nowych kawowiczów, dochodzi coraz więcej zaangażowanych osób na profilu nowych i Wy możecie tego nie wiedzieć, a Instagram niestety nie jest prosty, jeśli chodzi o wyszukiwanie starych materiałów, między innymi dlatego zastanawiam się nad tym, czy nie robić też takich albo podobnych spotkań na YouTubie. Natomiast widzę, jak bardzo Wam jest potrzebne, żeby przypominać, co robić z tymi opiniami innych. Powtórzę jeszcze ogłoszenia. Tutaj ja nagle zacząć porządki, żeby zrobić cokolwiek. Tutaj komentujecie o porządkach, o prawie jazdy. Jak nie można zmierzyć sposobu działania, to trzeba zmienić motywację. Tak, Kasia, zaraz będzie znowu ogłoszenie parafialne dla Ciebie, bo Ty o to pytasz. Dziękuję bardzo tutaj, dziękuję bardzo, bardzo dziękuję, bardzo dziękuję. Słuchajcie, to powtórzę, że za tydzień
Znaczy, poza tym, że w tym tygodniu pójdzie newsletter. Ja w ogóle ten newsletter będę robić nie częściej niż raz w miesiącu, bo moje newslettery są aktywowane albo wtedy, kiedy coś się dzieje, ruszam z jakimś. Ruszam z jakimś kursem, projektem i przypominam Wam o tym, co się dzieje, ale ja nie robię sprzedaży non-stop i nie bombarduję. Ci, którzy są u mnie w liście, to wiedzą, że tam nie ma pierdyliarda tych wiadomości, nawet wtedy, kiedy coś chcę Wam przypomnieć o tym, że coś jest w sprzedaży i wtedy idzie newsletter, albo newsletter idzie wtedy, kiedy zbierają się jakieś informacje ważne, dlatego że same treści, ich jest tak dużo tutaj, że ja nie mam takich możliwości i zasobów, żeby te treści jeszcze pomultiplikować w różnych innych miejscach. Kasiak, napisz wiadomości, bo dzisiaj nie ma automatyzacji. Bardzo Cię proszę, napisz wiadomości do mnie, że chciałabyś się zapisać na newsletter. Ja zapytam mój Dream Team, co można zrobić, jeśli jeszcze tam nie jesteś. I teraz uwaga, w najbliższym newsletterze, który mam nadzieję wykończę w tym tygodniu, a gdyby się okazało, że nie, bo mam targi Vivelo, to najpóźniej w przyszłym, ale będę się starać w tym, powiem Wam o warsztatach, jakie są możliwości. Zapytam Was, bo też chodzi mi po głowie pomysł warsztatów wyjazdowych, ale tutaj zrobię Wam taką ankietę, żebyście naprawdę zdeklarowali, co i kiedy i na co jesteście nastawione, czy nastawieni, bo nie podejmę się takiego działania na zasadzie hura optymizmu, entuzjazmu, bo to jest trochę tak jak z naszymi kawami. Kocham Was tutaj, jest super, ale zawsze przypominam o komentarzach. Natomiast niezależnie od tego, czy 10 tysięcy osób obejrzy, a na żywo, nie wiem, 200 czy 160, to i tak komentarzy jest zazwyczaj tyle, ile jest. Nie jest płatny Martyna newsletter. I więc tak, o tym będzie w newsletterze, co się będzie działo, będzie ankieta dotycząca warsztatów wyjazdowych i będzie info o grupach, o które pytała Kasia, czyli i teraz, to jest najważniejsza informacja, Daria mnie zabije, że na końcu o tym powiedziałam. Ci, którzy dotrwali do końca, to o tym wiedzą, ci, którzy nie, to będą mieli jeszcze przypominane w relacjach. Prawdopodobnie niedługo ruszy możliwość, odpalę możliwość dokupienia kursu z wariantem pro, czyli z warsztatami. Bardzo Was przepraszam, nie było tego w sklepie przez 3 miesiące, dlatego że musiałyśmy zrealizować te warsztaty pro, które były zamówione wcześniej. Jestem już po wszystkich grupach warsztatowych, zdążyłam też odpocząć miesiąc, będzie bardzo krótkie okno sprzedażowe. Przede wszystkim warto kupić wtedy kurs razem z Pro, a kto nie kupił i ma sam kurs, to cały czas kombinujemy, żeby była też możliwość upgrade'u do warsztatów Pro. To będzie tylko krótka piłka, dostaniecie informację oczywiście w newsletterze, to wiadomo, będzie informacja, żeby na to czekać. Prawdopodobnie kawowiczki w pierwszej kolejności i te osoby, które już kurs mają. Znowu tych warsztatów będzie, znaczy tylko i wyłącznie dla 60 osób, czyli ja mogę zrobić maksymalnie 4 grupy, bo te dziewczyny, które były na warsztatach, wiedzą, że kiedy grupa jest większa, nie ma to sensu, te grupy 10-15 osób sprawdzają się najlepiej, więc będzie tylko 60 miejsc na te warsztaty pro. Natomiast dziewczyny, które już skończyły kurs, zrobiły warsztaty pro, a nadal chcą pracować na takich grupach trochę mastermindowych, to dostaną właśnie, Kasiu, teraz mówię o tym, dostaniecie ciąg dalszy dla tego, co byli. Wy dostaniecie zupełnie inne rzeczy. Tylko dla osób, które ukończyły pro, będą rozwijające warsztaty online. Dlatego między innymi tu nie będę nasuwać treściami i nie będę robić nowych kursów, bo przede wszystkim to, co ja chcę Wam zaoferować, to realne możliwości skorzystania z uczenia się, a jak się bombarduje treścią za dużą ilością, to się po prostu tego nie da zrobić, tego jest za dużo. Także dziękuję bardzo, dziękuję wszystkim cierpliwym, którzy oglądają retransmisję bez tych barwnych komentarzy, pracuję nad tym YouTubie. Dziękuję wszystkim, które byłyście na żywo. Przypominam o tym, żeby komentować i dzielić się swoimi wrażeniami także po tym, jak kawa jest zapisana. Ja dopiero wtedy zacznę robić tu nowe rzeczy, jak zobaczę, że komentarzy będzie tyle, co oglądających. To jest moja obietnica, że jeśli zobaczę, że komentarzy po zapisaniu kawy, nawet jak ją teraz obejrzałaś na żywo i później, jest tyle, ile oglądających w ciągu tygodnia tę kawę, to wtedy będę myślała nad czymś jeszcze, będę widziała to full zaangażowanie. Bardzo, bardzo dziękuję Wam jeszcze raz i pięknego tygodnia.